Cześć, witam was wszystkich serdecznie z tej strony. Ja, Gaspis19, witam was w kolejnym filmie z Stalker, czyli Czarnobyla. I widzieliście, co się właśnie stało. I ja się sam zdziwiłem, bo on, go tam nie było. On chyba poszedł z prawej dosłownie. I to tak ciekawie to było, bo przyszedł i opatrzył się w ziemię. No dobra, no to save all pierwszy. Kolega tu jakiś jest? Nie, to ja sobie tego kolegę wezmę ze sobą. No siema. Nie chcesz pójść ze mną? To dawaj. Miałeś tu broń. A broń zniknęła. A ten się pojawił nagle. No to F6. Sprawdźmy szybko tutaj, czy coś jest. Nie? Dobra, idziemy dalej. Dalej wychodzimy z całego kompleksu. I to będzie 4 razy gorzej niż wcześniej. Spróbujemy. Czy ja wziąłem tę broń ze sobą? Ta. Dobra. Szósteczka. Kurwa, nie wyjdą chyba na klatce schodowej stali, nie? Kurwa! Ja pierd... ale się wzdrygnąłem, nie? Chodź tu, ty kurwo bita. Sześć. Dobra. Już pierwszy zgon zaliczony. Super. Muszę wymienić pancerz, jak wrócę. Na chuj ja tak stałem. Ale serio, nie chciałem tej beczki tutaj. No wiedziałem, że tam ktoś będzie, co, dlatego tędy poszedłem. F6. Pamiętam, jak to się szło. Podobno nie tędy, ale chcę go przeszukać. Tamtędy się szło, okej. Kałacha miałeś. Mogę mieć czegoś lepszego, co? 6. Drugi raz F6. Nie wiem, czy tu się skręca. To pewno niebo zawalone, okej. No, jakbyś się... Dobra, myślałem, że będę mądrym człowiekiem i bym powiedział, jakbyś się postarał, to byś tam wszedł. Tak zgięty jestem tu. Przejdę tu, po cichutku. Do tego pana. Ty też miałeś kałacha, może apteczka była jakaś. A no właśnie, apteczka i granacik. W takim razie. Do tego granatnika. Tak. Dobra. Poprawienie się na krześle i idziemy dalej. 4 osoby zostały podobno. 2 razy F6 zrobione. Widzę ten artefakt. Dropadł. Kolejne F6, ty miałeś emeczkę. Od ciebie wezmę przynajmniej broń.
Dwa bandaże bym prosił. Mam sporo tych bandaży znowu, nawet nie chcę mieć nawet. Artefakt, nie chcę artefaktu. Musiał przejść. Okej, okay, teraz jak przejść, ta? Czy dołem, czy coś? Nie. Nie. Zamknęli mi drzwi, chuje. Brilliant, trzeba wyjść. Dobra, trzeba przejść cały kompleks chyba na nowo. Oczywiście mogę spróbować pewnej rzeczy, którą zaraz to zrobię. Albo... Halo, czy to działa? Na pewno będzie komputer działał. No, oczywiście. Ogólnie dziwię się, że te... te działają, nie? Tam! Dobra. Jak ja kurwa poszedłem, że tam tego typa nie było? Jak to kurwa zrobiłem? Gdzie on spierdolił? Na lewo. Kurwa, ja nie będę się z tym bawił. Łap to. Nie wiem, czy to tam był, ale chcę mieć pewność. Jestem silniejszy. Chyba prawie zginąłem, nie? Bandaż jeszcze? Dwa razy strzemi. Sejwuj. Chyba kogoś zabiłem. Ale nie wiem. Mam kapeciatu, czyli kogoś zabiłem. Silniejszy jeszcze żyje w takim razie. No chodź tu. Zginą. Okej, czy na razie spokój. F6, dawaj M-kę tu. Masz jakąś amunicję w tej M-ce? Oczywiście, że nie masz, kurwa. No jakby żeby inaczej, czy miał? No i? A może jest lepszy tego w użyciu? Nie. Dobra, tam nie podchodzimy. Mnie nie było jeszcze, więc to jest taki przypał. F6 kolejne. Chyba mnie tu nie było. Nie, no nie było mnie tu. Chyba. No już nie pamiętam. Mamy 8 minut filmu i w którą stronę? Nie wiem. Znał kody, to jest tutaj. Nie chcę tego, kurwa. Co za artefakt? Zbrojowanie mi 30 opis. Co wezmę i sprzedam? Tego akurat wezmę. Ała. Bolało. Kurwa. Ale doża zrobił, ty. Kurwa, cwaniak. Nie trafił mnie ani razu. Save. To ono nie ma już nikogo na mapie, ale zaraz się kurwa ktoś pokaże pewnie. Mieszka łacha, dawaj bandaż, konserwę.
tu już nie było. Nie wiem. Czy tego kostka mogę... Aha, właśnie rozwaliłem całego kostka. Więc... Kurwa, bo tu jest już inaczej. To jest na nowo. Kurwa, chor potworów się będzie robił pewnie. Zaraz mi jakiś snorkiel albo piewki wypierdolą. 6. Jaką mam w ogóle odporność? No kurwa, jeszcze gorszą jak miałem na pierwszym pancerzu. Przejście, dobra. Sześć. No tego co tu zabiłem, dobra. Daję broń i amunicję. Nie masz amunicji oczywiście, kurwa, bo jakby inaczej. F6, dobra. Jeszcze raz F6. Na pewności, tak, przechodzimy na następny poziom. Tak, udało się wyjść stąd, ale jeszcze droga przez cały ten teren na nowo, nie? Będzie strzelanie, 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 strzelanie. Tylko, że mi się amunicja kończy. No, mi się amunicja kończy. Baza tu 056. Brak promieniowania potwierdzony. Nie wykryto większych grup wroga. Odyniec wylądował w rejonie anten w celach rozpoznawczych. Czekam na dalsze instrukcje. Odbiór. 065 tu baza. Wracaj. Odyniec, zgłoś się. Baza, tu Odyniec. Nieznaczny opór. Ktoś nas uprzedził. Odyniec, wdrożyć procedurę kwarantanny w rejonie anten, łamiących zakaz likwidować bez ostrzeżenia. Baza, przyjąłem. Spełniać życzeń. Do sarkofagu go chyba pojebało, dobra. Udaj się do hotelu. Już po nagrodę, wrócę po nagrodę, kurwa. Aż tam, pierdolę się. Ochroń granicę? Dobra, do baru, do baru. Trzeba pójść do baru. Trzeba pójść do baru. Nikuhu, trzeba pójść do baru. Naznaczony. Ty żyjesz? Ekstra. Udało ci się wyłączyć mózgozwęglacz. Jak się wieści rozniosły, to wszyscy oszaleli. Kto mógł, ten od razu rzucał się do centrum zony. Samotni stalkerzy, wolność, powinność, nawet najemnicy. Pierwszy, który się przedrze, zgarnia całą pulę. Spełniacz życzeń, kopalnia artefaktów i Bóg wie co jeszcze. Pośpiesz się. Jeśli spełniacz rzeczywiście jest w sarkofagu w elektrowni, to spełni życzenie tego, kto tam pierwszy dotrze. W tej chwili przed Prypecią zbiera się grupa weteranów. Jak się sprężysz, możesz do nich dołączyć. A, czyli tak się trzeba pójść do góry, dobra.
że oni się strzają tam czy tutaj. Nie wiem, co to kur... To jest powin... Dobra, to jest powinność. Nie zaatakowałem go na szczęście. Czyli zgaduję, że to będzie taka cała czasowa walka, nie? Typu powinność, wojsko, monolit i tak dalej, nie? F6, idziemy dalej. Chyba sam się przez to przedarłem. Dobra, dajcie mi fala, mam jeszcze. Tam ile trupów jest? Nie ma mnie. A już se grają na gitarkach, ta? No nieźle. Siema. Nie, za wiadomość dostaję. Dobra. Idziemy. Jezu, tu chyba było 4-odcinkowa przeprawa? Nie, 2-odcinkowa przeprawa na pewno tutaj była. Likwidacja grupy, nie wiem. No to wiem, kurwa. Kim ty jesteś? Stalker. Dlaczego ty to wiesz? Nie wiem. F6, idziemy dalej. Tu też jest powinność. Muszę mieć nowy ten. Nowy skafander. Wolność z powinnością, dobra, to cześć. Widzę, że botów nie obchodzi to, że tam chyba tu jest radioaktywny, kurwa, pojazd, ta? Dobra, sprężamy się, żeby dojść do pleci tam. Do pleci. Z tych jeszcze nie zbierałem nic. Dawaj apteczkę. Ile na apteczkę? Kurwa 7 tylko. Amunicja. Wiem, że te ludzie są radioaktywne, potrzebują amunicji. Siema. Weź se ten, weź. Tego kałacha. To ja chcę wyrzucić, to chcę też wyrzucić sobie. Okej, okay. To był jeszcze jeden typ gdzieś, nie? Tam. Walaj to. Zakara wypiję przez przypadek. Wala, wyszedł nowe. Przylegnij. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na Prypeć, tak? Znajdź, zakradnij się do sarkofagu. To może najpierw ten, do hotelu, bo to będzie w Prypecie, nie? Potrzebujemy Prypeć, jo? Jo. Jest, ja bym chciał jakiś pancerz, nie? Pancerz by się przydał, dobra, idziemy. Uff. Spotkaj się z grupą stalkerów. Słuchajcie uważnie, panowie. Przebijemy się do elektrowni. Liście roi się od monoliści, innego ścierwa, więc oczy szeroko otwarte i ubezpieczać się. Dobra, sprawdzić broń. Ruszamy wzdłuż ulicy. 15 sekund podstępu. Naznaczony. Spróbujmy przedrzeć razem. Znam drogę do elektrowni. Jazda. Dobra, F6, idziemy. Aha, odstęp taki. Faza, ja stoję 4, skoro byłem na miejscu. Dacie stoję 4. Patrzcie, kogo tu mamy. Pierwsi chcą być w centrum i spić całą śmietankę. My też zaraz tam będziemy. Jasne, panowie. Strzały góra po lewej. Świry po prawej.
dziesiątka. Ekstra. Jednego mniej. Czysto. Przegrupować się i naprzód. No to nieźle tutaj. A, bo ten jeszcze do tyłu. Pięciu było, pięciu. Dalej, panowie. Sześć, idziemy. Szkoda, że jest kurwa na środku. Kryć się, są okna. Strzały na lewo, dach. Dach, jeden z głowy. Nażryj się, suknicy. Masz, gnoju. Następny. Jednego mniej. Niezła, jednego mniej. Następny. Ekstra. Dobra. Ja w tym momencie sobie zapiszę grę. Będziemy kończyć ten odcinek, bo to fakt fajną, bardzo fajną tak naprawdę klimatyczną przeprawę przez tą Prypeć. Zobaczymy sobie w kwestii następnego odcinka. Poza tym jestem już trochę spóźniony z nagrywaniem, ponieważ no, grałem sobie na GTRP i się trochę wciągnąłem w tą grę. Mimo że tylko farmiłem pieniądze, ale to pieniądze są na przyszłość, pamiętajcie. Zapraszam na KokoRP, GTRP, znaczy na Fivemie. Ci co mają GTA, to zapraszam, fajna gierka. Czyli fajne granie, jest tam spoko, spoko administracja jak na razie widzę, więc taka mini reklama. Ja się będę z wami żegnał, na razie, cześć, do widzenia.